odwołam się nadal do noworocznego orędzia prezydenta Dudy. Ale ono było takie, wiesz, takie standardowe. Ja jak słuchałem tego orędzia, bo nawet komentowałem je w TVP Info, to miałem takie wrażenie, że to jest było orędzie, które mógłby wygłosić Aleksander Kwaśniewski 15 lat temu, albo Lech Kaczyński 10 lat temu, albo Bronisław Komorowski, nie wiem, 5 czy 6 lat temu. No właściwie ty mógłbyś je wygłosić, ja mógłbym je wygłosić, tam było zero treści. Znaczy nie, no, mnie ten rodzaj banału by nie przeszedł przez usta. No ja myślę, że mózg państwa mógłby... Mózg państwa, tak, ale... No i właśnie to mnie zaskoczyło, bo tu był taki moment, przecież on wygłaszał to orędzie w dniu, w którym rewolucja pisowska się doznała spełnienia. Oni uchwalili komplet ustrojowych ustaw, które zmieniają ustrój w Polsce. I prezydent powinien z dumą wyjść, znaczy gdybym ja był na jego miejscu, miał tak ogromny sukces, to bym wyszedł i powiedział, proszę państwa, dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Prawda? To jak kiedyś znana aktorka powiedziała, skończył się. A on wyszedł i takie sadził banały. Może nikt mu nie powiedział. Właśnie to było dla mnie niesamowite. Ja się spodziewałem, że on... No wyobrażasz sobie Jarosława Kaczyńskiego, jakie on by przemówienie wygłosił.